Państwo jest żywym organizmem, w którego żyłach płyną uczucia, przekonania i sny. Nie wolno ich ignorować. Trzeba je wyrazić. Ja coś boję się. Boję się, jakbym wciąż tworzyła we wszechświecie jakieś nieistniejące realnie my. A pan po której stronie maszeruje, co? Ja po której? Proszę pani, ja nigdy do partii nie należałem. Nikt nie gardzi, nie wywyższa się. Nikomu nie przeszkadza kolor skóry ani to, kto kogo kocha i jak. Ludzie żyją w związkach, ale bez ślubów i dokumentów sygnowanych krwią. Polska jest w sercu obywatela, a nie w żelaznych granicach najeżonych karabinami i chłopcami z wojskowej obrony terytorialnej. Jakbym wyszła z domu, w którym mieszkaliśmy tyle lat, byliśmy szczęśliwi. Ty parzyłeś herbatę, ja wyskoczyłam po cukier. Wracam, a tego wszystkiego nie ma. Nigdy nie było, Jacuś. Nie, tylko nie PGR. Po co? Bo o krzywdzie PGR-ów nie mogę już słuchać. No właśnie mówię o tym, że się o tym nie mówiło. O czym? O krzywdzie ludzi. Pani się chyba Kuronia naczytała. Kuroń to akurat nie jest mój bohater. Tęsknię za życiem. Takim, jakie jest. Chciałbym je czuć, oglądać, patrzeć mu w oczy i mówić jak ukochanej kobiecie, teraz szeptem. Kocham cię.